Małgorzata Nikolska, jestem dyrektorem Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Muzeum mieści się w wieży bramnej dawnego zespołu pałacowego Radziwiłłów. Pałac został zbudowany w początkach wieku XVII, a konkretnie w 1622 roku Aleksander Ludwik Radziwiłł zlecił projekt pałacu architektowi lubelskiemu pochodzenia włoskiego, jak o czym świadczy nazwisko, ponieważ nazywał się Paweł Paolo Negroni. I tenże przygotował projekt w stylu późnego renesansu. Mamy tutaj makietę całego założenia pałacowego, ale oczywiście pałac powstał w trzech etapach. Najpierw pierwotnie sama bryła pałacu, czworokątna, na narożach zdobiona wieżyczkami ośmiokątnymi. W drugim etapie rozbudowano fasadę pałacu. Poszerzono ją o takie piękne arkadowe galerie, na końcu których dobudowano wieżyczki. W trzecim etapie rozbudowy, XVIII-wiecznym już, dobudowano oficyny i zbudowano wieżę bramną wraz z bramą wjazdową, które połączono takim półkolistym korytarzem, nazywanym potocznie przez nas szyją. W 1883 roku pałac był już w stanie postępującej ruiny. Jedna z nawałnic przechodząca przez białą, gwałtowna burza spowodowała to, że pałac się zawalił. Postanowiono wtedy pałac rozebrać i cegłę z pałacu sprzedano bialskim Żydom. Był to koniec XIX wieku, więc w tym czasie przebudowywane było miasto. Możliwe jest, że zbudowano z tej cegły synagogę, która mieściła się kiedyś na placu Szkolny Dwór. No, w takiej sytuacji nawet fragmenty pałacu nie ocalałyby, dlatego że już w czasie II wojny światowej niestety okupanci hitlerowscy zburzyli synagogę. Ale inna hipoteza mówi, że być może z cegły radziwiłłowskiej zostały zbudowane niektóre z kamienic przy wschodniej pierzei Placu Wolności, przy ulicy Moniuszki. No więc tym sposobem jednak fragment pałacu Białej ocalałby.